toka wyświetleń, widzowie, na testerce diet. Dobra, to jest moment, że trzeba obejrzeć testerkę diet znowu. Spartiatix! Yeah, boy! A dieta czy cud, to się tak nazywa. To jest to, tak? Lubisz ssać pałę, bo wyglądasz, jakbyś chciał geju. Śmieszne, że akurat to powiedziałeś, bo wczoraj mówiłem do twojej matki, to ich chyba słyszałeś przez ścianę. Dobra, żartowałem. Idziemy grać. Znaczy oglądać. Poczekajcie, które my oglądaliśmy? Jej dieta opierała się na ryżu. Liczyła... A właśnie, poczekajcie, to jest wielki powrót. Trzeba to zaznaczyć. Dwa razy już oglądaliśmy testerkę. Kiedyś tam bardzo dawno temu, co chudła i nie wyszło. Drugi raz po pół roku chyba, co chudła i nie wyszło. I po roku teraz, co chudnie i zobaczymy, czy wyjdzie. Czy na początku też tak wyglądała w serii, jak schudnąć? Wydaje mi się, że była chudsza. Dobra, żart. Idziemy dalej. Dietę ryżową. Podstawą tej diety jest ryż. I podobno dziennie można chudnąć nawet pół kilograma. Czyli 3,5 kg w tydzień mniej. Super. Ty też będziesz jadł ryż ze mną? Brązowy. Zobaczcie, dziki. Moje kubki smakowe na to czekają. Co to było? Po co pokazała druciaka do kamery? Co, będzie druciaka jadła? To jest ten bycia naczyń. Dziki, moje kubki smakowe na to czekają. Strzegałabym natomiast przed ryżem, takim, który często jadamy w sushi, bo jest to produkt wysoko przetworzony, bezwartościowy, zawiera tylko węglowodany proste, żadnych witamin, składników mineralnych. Na śniadanie będę jadła dzisiaj ryż. Ugotowałam sobie pół torebki, co ty pieprzesz? Dałam do tego pół jabłka i posypałam... Jej chyba chodziło o sushi z Auchan, tak? Niemożliwe, że zwykłe sushi jest takie. Cynamonem. Wafle tak, ryżowe to prawdziwa bomba kaloryczna. W 100 gramach mają aż 374 kalorie. Dobra, zrobię jeszcze gryzę. Ale 100 gramów wafli ryżowych to jest jakby objętościowo bardzo dużo. To co z tego, że mają dużo kalorii? Skoro opieprzysz całą pakę, żeby to przyjąć, to się opłaca raczej. Ja już wam mówię o obiedzie. Czy nie? Na obiad od dietetyczny ryż. Zawiera w 100 gramach tylko 8 kalorii. Nie zawiera ani cukru, ani tłuszczu, ani soi. Wodoro, tlenek, wapnia, no i tyle. Mam dietetyczny ryż. Składa się tylko z wodorotlenku wapnia. Dietetyczny ryż. Widzicie, w środku tu są jakby jakieś takie dziwne gluty. Ciekawa jestem w sumie, jak smakuje, bo ja takich frykasów tu nie jadam. Uwaga! Olej wypiję do tego. Z 8 kalorii zrobił 800. Jaki aromat. I ten oto sposób Chiny mam w Polsce. Kurde. O kurde. Widzieliście, że ostatnio jadłem crunchy z szakalaka? Miałem Afrykę w pokoju. Ostatnio bardzo popularny stał się ryż, zrobiony z takiej rośliny, która nazywa się koniak. Wygląda jak styropian. Dobrze, że mam wieści awaryjne, mieszanka chińska. I top chipsy w szafce. Dobra. Ona schudła 25 kg, a jej partner 50. Wiem, również jako nastolatka nie miałam problemów. To nie jest o testerce diet, nie interesuje mnie to. Pudełko odchudzające za 350 zł. Słuchajcie, w takim pudełku to najlepiej jakby twój otwór paszczowy tu przymknęła. Zamykam i nie będę już więcej jadła słodkiego. No i żegnam się z wami, ciasteczko moje drogie, na całe 24 godziny. Tata. Zaklepane. A w szafce drugie. 3, 2, 1. Uwaga! Jest! Pudełko wytrzymało, ja niestety nie. Oszamałam wszystko, co było w środku. To było jednak trochę silniejsze ode mnie. Jak? Nawet słuchajcie, takie też szmerowe, bajerowe. Skoro tam zamknęła tyle. Nie wiadomo jakie, no, nie wygrają z moją chcicą na słodycze. Powoli, powoli, pomału, po jednym, no i tak doszło do wszystkich. No o to chodziło, wiesz, o tym, że powoli, powoli, pomału. To się to działa w takim razie. O co jej chodzi? Myślałaś, że to pudełko zrobi, że się jej w ogóle tego nie będzie chciało jeść? Ostatni dostaw, już nie ma czego oszczędzać.
No smutno mu tak będzie w pojedynkę tu leżeć. A u mnie w brzuchu ma przyjaciół. Nie srała 24 godziny ok. Tak, jak jeżeli mamy takie w zasięgu, wówczas należy chęć zjedzenia słodyczy zastąpić jakąś inną reakcją. Czyli na przykład zjeść jabłko, pójść na spacer, albo poszukać jakiejś... Ale to są rady. Jak jesteś coachem biznesu, co to za rada? Ty, przecież oni wiedzą, że mają nie jeść tych ciastek, a ty mówisz tak. Słuchaj, wiesz co masz robić? Nie jeść ciastek. Co to jest za rada? Przecież o tym wiem! Daj radę, jak ich nie jeść, a nie pieprzysz, że mam jeść pomidora! To nie jest to samo. Irytuje mnie ta dietetyczka, naprawdę. Ale jest to składnik. Będę jadła przez najbliższe 7 dni 4 razy dziennie, ale wszystko bez glutenu. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Do tego szczypta natki. Czyli co, bezglutenowe, to znaczy, że pieprzysz warzywa tylko i tyle? Ponownie będę wkładać do piekarnika, bo wyglądają apetycznie. To jest jeden z najlepszych obiadów, jakie jadłam w swoim życiu. Dobra, pokaż, jak przytyła na tej super diecie. Bardzo ponury poranek, rano też zaspałam. Nie zdążyłam w domu zjeść śniadania, ale spokojnie, jak to ja. Zawsze mam wyjście awaryjne, oto i ono. No właśnie, może dlatego nie chudniesz. Jagodzianka bezglutenowa. Kupiłam specjalną bułkę tartą. Już olej lany, z wiadra najlepiej. Dieta bezglutenowa to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Ciekawa jestem, czy za moją otyłością stoi gluten. Myślę, że tak. Guma Guar F466. Sama barw. Nie będę jadła tych rurek, to sama chemia. O, po zjedzeniu pół paczki. I na kolację znowu pizza. Czy gluten jest powodem, czemu wasze dwie stówy? Nie wiem, ale znowu pizza na kolację dzisiaj. Super jest życie. Ja pierdzie. Szczerze ta. Uwaga, uwaga. Ja pierdzie. Bad ending. Ja pierdzie. Przychodzę w rozmiarze 2XL i chciałabym od pana doktora wyjść w rozmiarze XL. Nie wiem, jak pan doktor sobie z tym dzisiaj? Poradzi. Najlepiej. Nie ma możliwości takiej. W połowie coś, nie wiem. Właściwie mogę z pełną odpowiedzialnością jak ci nogę chyba powiedzieć, udnie. Że rozumiem, że waży pani tam swoją masę jakąś i chciałaby pani ją zmniejszyć znacząco. O połowę nawet. Dobra, ale nie spodziewa się pani, że ja to zrobię. Służą dyplomata, do tego, no, nie jest. Albo wspomóc, ale wiesz, pracuję w takim gabinecie. Albo jak już się człowiek odchudzi. Kinga miała dość. Czy boks był dobrym sposobem na odchudzanie? Od dołu kopisz. Raz, raz, dwa, trzy, dawaj, cztery, pięć, raz, dwa, raz, lewa. Czy boks był dobrym sposobem? Myślę, że musi spróbować. Boks u Neymana. Czuję się taka jak prawdziwa gwiazda, bo one są wszystkie na tych cateringach. Są szczupłe, piękne, więc ja też będę. Biorę łycha i jem śniadanie. Dieta 1000 kalorii, ty. Ona waży 140 pieprzonych kilogramów i uznała, że dieta 1000 kalorii, co pewnie w przekąsce tyle miała, będzie dobre. Co? Przecież nierealne, ona może umrzeć podczas tego. Może ale serio, no to jest chore. Ale zaspokoiłam swój pierwszy głód. Moje drugie śniadanie, zobacz, jest coś takiego 4K. Czarnego. Zapach, to ja może zjem z tego śniadania bułeczkę i papryka. No ma 1000 kalorii w diecie, jeszcze wybrzydza. Nie wie, co ją czeka chyba. Za tapenadę podziękuję. Jezu, jaka byłam głodna, to nie zaspokaja moich potrzeb. Tak wygląda moja kolacja. Trochę mało. Wszystko byłoby ok, gdyby to była porcja, nie wiem, na przykład dwa razy tyle. I tak byłoby za mało. No i to ciężka sprawa. Zastanawiam się, czy ja naprawdę wybrałam sobie odpowiednią ilość kalorii. Słuchajcie, w ciągu dnia rozbolała mnie głowa i rozbolał mnie brzuch z głodu. No, byłam niedojedzona po prostu. Ty 1000 kalorii to nawet jak ktoś byłby chudy. Nie wiem, ktoś powiedzmy waży 60 kilo i siedzi tylko przy kąpie, to 1000 kalorii to byłoby za mało nadal. To jest chore, co ona odpieprza. Ty chore, że w ogóle ktoś sprzedaje takie diety.
internecie. Raczej polecałabym rozmowę z dietetykiem, z osobą, która pracuje w cateringu dietetycznym. O, zadzwoniła, żeby zwiększyć ilość kalorii. Jak się domyślacie, moi drodzy? 1500! Uratowana! O Boże. No niestety byłam taka głodna, że po drodze opędzlowałam batona, no i teraz w ruch poszła paczka kabanosów. Nie, no ja nie mogę się tak głodzić, ale od jutra to już naprawdę tylko i wyłącznie pudełka. Jeżeli zdarzyło nam się... Jeszcze w ogóle, jaki fake, że dzień szósty nie wytrzymałaby 5 dni tamtych na 1000 i powiedzmy ten dzień szósty 1500. Nie jest to w tupę możliwe. Ty, i to jest właśnie durne, co ona odpieprza, bo kabanos... Jedna trzecia jej diety taka paczuszka, a te kabanos to wiesz co to jest. Zjesz i to przez ciebie przelatuje jak zupka chińska i ci się za pół godziny chce jeść. Zdrowe tory, to jest zasada numer jeden. I to jest całkowicie normalne i to się może zdarzyć. Dzień ósmy, jaki skam! Jakby to był dzień ósmy, to byśmy już widzieli efekty. Jakby naprawdę tyle jadła, to jest taki skam! Słuchajcie, tu już mam co pojeść, porcje są dosyć sporawe. Obiad na przykład, zobaczcie, pulpeciki z sosem bazyliowym, kasza, sałatka. Słuchajcie, co mnie przeraża w tych dietach pudełkowych, to ilość produkowanego plastiku. Zero ekologii. Ty jak wpieprzasz tyle słodyczy z tego plastiku, to masz więcej niż ten catering. Co ty pieprzysz? To nawet lepiej, jak się na te pudełka przerzucisz, bo to i tak będzie mniej. Chciała być jak znane celebrytki. Na jaką dietę się zdecydowała? W ostatnich latach dużą furorę robi wegetarianizm. Te wszystkie gwiazdy, które przeszły na wegetarianizm, deklarują, że czują się zdrowo, rzeźko i chudno. Będę jadła wszystkie owoce, wszystkie warzywa, jajka, ryby, sery, natomiast nie mogę jeść w ogóle ani grama mięsa. To co to w dupę jest ryba? Owoc? Drzewo rybne i luj. Będzie to trudne dla mnie, bo ja bardzo lubię mięso. Założyłam sobie, że będę jadła 4 posiłki dziennie, a owoc będę czerpać albo z głowy, albo z internetu. Czyli owoc. Słuchajcie, z tego co rację. Wiem, to już milion Polaków nie je mięsa, więc chyba naprawdę coś w tym musi być. 250 gramów kaszy jaglanej już wcześniej ugotowałam sobie. Pieprzka jem, tymianek, natka, cebula. Ty, no i to jest możliwe, żeby schudła. Zobaczcie ile żarcia, a pewnie kalorii ma to dość mało. Powiedzmy, jakby dwa takie jadła posiłki. Do tej mojej ciecierzycy wsypię moją bułkę. 800 kalorii ma ta kasza? No ale zobacz, to jest 250 gram. To jakby wpieprzyła wszystko, co ma na stole, to by miała z 1000 kalorii. No to jakby dwa takie posiłki zjadła, to jest 2 kale. To dla niej to jest coś jak 5 kilo dziennie chudnięcia. Także pog. A żołądek pełny. Tyle kotletów będzie jadło. I na głębokim żeby było oleju szybciej, jeszcze. Na dwie patelnie. Smacznego. Tylko nie jedz na dwie patelnie. Delikatne. Ja to jadłem. Ta wegeszynka jest w ogóle niedobra i ja tego nie przełknę, co mam w głowie. Z ketchupem polej. Z ketchupem wszystko się da zjeść. Plaster miał wyciągać tłuszcz z pępka. Odkryłam kolejny hicior na odchudzanie i mieści się nawet w moich rękach. I co to jest? Jest to łata na pępek, która ma mnie odchudzić. Zobaczcie. Łata na pępek. Taka jedna łata zawiera składniki naturalne. Nie wiadomo jakie, bo nie jest nigdzie napisane. Jak nie wiadomo jakie, to już wiadomo tylko jedno jakie. Że skamerskie pieprzone. Te substancje, nie wiadomo jakie zresztą, przyspieszają mój metabolizm, hamują moje łaknienie, obniżają poziom cholesterolu we krwi. Producent zapewnia, że powinnam na wadze stracić około 4 kg i na obwodzie pasa od 2 do 3 cm po całej kuracji, a cała kuracja trwa 10 dni. A moja waga startowa to 132 kg. Ty schudła, ważyła 140. A od jutra chciałabym zastosować dietę DASH. Jest to naszujesz do lodówki, i, prawda, nie się żeby szybciej zjeść. Bo to jest około kilograma na tydzień. Nie jest to oszałamiający wynik, ale podobno bez efektu jojo i zdrowo. Dieta DASH jest to skrót od długiej angielskiej nazwy. Zapisałam sobie na kartce, żeby nie przekręcić nic. Dietary Approaches to Stop Hibernation. W wolnym tłumaczeniu dieta zapobiegająca nadciśnieniu. Na tej diecie sól stosuje się w bardzo ograniczonych ilościach. Co ma? Trzymajcie za mnie do chudnięcia. Ja pierdzielę, ale co ma jedno od drugiego?
Jutro przetestuj dietę dla grabarza. Dieta dla grabarza. Ważne, że nazywa się jakoś. Ty, a co z tymi plastrami na pępek? Będzie czy nie? Że nie jest taką krótkotrwałą modą żywieniową. Zakładamy ograniczenie spożycia soli do 5 gramów w ciągu dnia, czyli odpowiada... 5 gram w ciągu dnia soli? Ile mają chipsy? Ty, chipsy mają z 1,5 grama ledwo. To ja też jestem na diecie Dash, bo tylko je jem. To mniej więcej jednej płaskiej łyżeczce do herbaty. 5 gram soli to norma dzienna, więc to jest dieta bez diety. Co? To czemu się nazywa dieta Dash, skoro się je tyle samo co normalnie? Kaloryczność diety Dash nie jest odgórnie ustalona. W badaniach najczęściej obserwujemy, że uczestnicy stosują 2000 kilokalorii. Na pewno tyle stosuję. Moje pierwsze śniadanie. Dieta, w której nie ma ograniczenia kalorycznego. Co to jest za dieta w dupę? W sensie, żeby schudnąć. To przecież nie schudnie. To równie dobrze może wpieprzać te rzeczy, które może, ale kilogramami. To i tak nie schudnie przecież. Jogurt naturalny i 6 łyżek płatków kukurydziane. Musi ćwiczyć swoją podświadomość. Sposoby, żebym szybko i fajnie schudła. Niestety takich czarów cudownych aż nie ma. Co ja Ci mogę zaproponować, to jest właśnie hipnoterapia połączona z medytacją, za pomocą której Twoja podświadomość zacznie Cię wspierać w tym procesie chudnięcia. Ja sama przytyłam w zeszłym roku 14 kilo i w ciągu 4 miesięcy te 14 kilo zrzuciłam. To mi po prostu pomogło, ale robiłam to codziennie. Ty baba specjalnie przytyła, żeby schudnąć, zrobić zdjęcia, a potem sprzedawać tu dietę, żeby zarobić na debilach. Niezły biznes. Serio. Bała się, że rurka nie wytrzyma ciężaru. Twoja rurka? Nie no, słuchajcie, to się tak chwieje. Do ilu to kilo wytrzymuje? Zrobimy siedzonko. Na raz? Tak jest. Rysować. To i tak mniej niż ona chyba. Do przodu, do boku. Teraz biodra wypychamy do przodu. Kurde. Tak. O, to umiem. Ona jest 3 lata starsza ode mnie? Dawa jest. Dobra, zobaczmy jakie... Kurde, jakiej idzie ten pole dance. No to lecimy strażaka podstawowego. Do góry i w bok chwytamy. O kurde, ciekawe jak to wyjdzie. Lecimy razem wszystkie. Raz, dwa, trzy. Wybijam się do góry, chwytając rurę między uda i łydki. Hała! Kinga. Prawie było, dawaj Kinga, lecimy, nie poddajemy się. Jeszcze trochę dam radę. Noga po skosie, brzuch napięty. Nie. Hop. I mamy. Jo pierdziele. I mocno, próbujemy. Mocno, tak. Hop. Teraz chyba przeliczyłam swoje umiejętności. Muszę dać radę, chociaż trochę jestem rozczarowana sobą, ale... Zupełnie niepotrzebnie, już sama rozgrzewka. To co ona myślała, że będzie tak wywijać już? Trzeba jak sobie waży 130 kilo? Się do przyrządu. Zmontowali poprzednie ujęcia. Bo tak to tylko chodzi w kółko. No ale w sumie nawet jakby tak robiła, to by schudła, nie? Miała konkretne skojarzenia z tym masażerem, dobra. Obstawiamy, o co może chodzić! Ciekawe, o co chodzi! No, nie wiem, zobaczymy o co. No, jaki designerski, widzicie? A kosztuje tylko 30 zł. To by się spodziewał. W ogóle ten... Nie widziała co kupuje. Niestety, miała zawiązane oczy na Allegro. Cały masażer coś mi przypomina. Pewnie to samo sobie myślicie. Tak, słuchajcie, najlepsze jest to, że ja na weekend wracam do domu i muszę zabrać ze sobą swój nowy gadżet. Jak mama go znajdzie u mnie w torbie, to ja nie wiem co ona sobie pomyśli. Dobra. Ukryję pod poduszką. Ja pierdolę. I co, by pomocy? Coś się dzieje. No dobra dziewczyny, będę się masować nim przez tydzień i zobaczymy czy będą jakieś efekty. Nie wiem, z 5 minut? Myślę, że wystarczy. Ale to jest na pewno. Uczucie, 5 minut tym gównem po twarzy. Ty, ona z twarzy wygląda jak ten typ z Teamu X. Ten... NBA, nie? Dobra, Wiega pokaż to ta Adelię, bo nie wytrzymię. Jedno jabłko. Wzięłam dwa, no bo mam takie malutkie, więc będzie okej. Okay. Wyciśnięty sok. Już oszukuję, pierwszego dnia. Pęczek nad...
To jest tak beznadziejne, tak niedobre w smaku. W ogóle ja mam blokadę, żeby pić takie zielone świństwa jak dla mnie. Miałaś dać radę! Powinniśmy pić dużo zielonych koktajli, ponieważ to właśnie w zielonych warzywach liściastych znajduje się duża ilość polifenoli. Dobra, i to właśnie czaro. Polifenole... Zamknij łeb. Adel, to jest takie niedobre, jak ty w ogóle to mogłaś pić? W sumie mój jest, ale ręczny. Z moją wagą leży jednak trochę w tej głowie, wiesz? Mhm. Czyli coś zobaczyłaś jednak, jakiś związek, tak? Między psychiką tak. a otyłością. Tak. I to jest super, że zobaczyłaś, że myślenie wpływa na nasze zachowanie. Już jest dobrze. Tak, po miesiącu? Jest dobrze. Jeszcze tylko 3 lata będę z ciebie doić pieniądze, potem pewnie wykitujesz na tej diecie, ale 3 lata jeszcze, dobra, ile ty mi płacisz za wizytę? 200, dobra, 3 lata. Będzie na wkład własny do mieszkania, pokczamp. No, ona ją pod zastaw da, pod zastaw w banku na mieszkanie, da umowę z tą testerką diet. Powie tak, tu na 3 lata mam kolejne, chyba nie wykituję, może być, że 2 lata tutaj jeszcze trochę dopłacę. Przepraszam cię przed lustro. Tutaj mamy takie pokrętło i teraz sobie pokręć troszkę tą gałką w prawo, w lewo, żeby zobaczyć jak to... Co, jeździsz się na rowerze i tyle? Fajne w tych zdjęciach jest to, że każdy ma swój rowerek i tak naprawdę dostosowuje możliwości... Każdy ma swój w dupę rowerek na zajęciach z jeżdżenia w dupę na pieprzonym rowerze. To jest duża zaleta tego. Zobacz zabawne momenty z programu. Ale lud... Pokażę wam teraz, moi drodzy, jak pulsują moje pośladki. Muszę się tylko odwrócić. Aha, najpierw trzeba zejść z tego. Co to jest? To jest wielkie. O, winner! Winner! 2 kilo w 3 dni, ekstra wynik, hura, wreszcie schudłam, jest! Po 3 dniach się wysrałeś się... Dobra, nieważne. Dalej. Ostatnie te szoty. Każdy myśli, że o tak pykniesz... A to włączyłem na chwilę. Nie, nie da się. Tak się nie da. Jeżeli ktoś pani obiecuje właśnie, tak panią odchudzę, no kupi pani lekarstewko przez internet albo pani pochodzi na ćwiczonka, to proszę uciekać, bo to nie jest prawda. Pani... 2 lata życia zmarnowała, właśnie się dowiedziała od doktora, ja pierd... Nie dość, że jej powiedział, że umrze jak urodzi dziecko, to jeszcze powiedział jej, że 2 lata życia do piachu. No i zielona herbata. Ostatnia szansa. Zielona herbata jest produktem... Chwilę po doktorze. Mówi tak, nie wiesz w takie rzeczy, a ona po wyjściu z gabinetu. No i zielona herbata. Ostatnia szansa. Nie wytrzymam, dupę nie wytrzymam. Zielona herbata jest produktem bardzo zdrowym, między innymi bogatym w antyoksydanty, które pomagają zachować nam młodość, Boże. Ale też zmniejszają ryzyko ty, czara, wielu co ty chorób cywilizacyjnych. Znowu. Bardzo sceptycznie podchodzę do tego tematu, no bo zastanawiam się, czy takie zielone rzeczy mogą mnie odchudzić? Ona wierzyła w łaty na pępek. A teraz coś będzie mówić. Ona ma inny program chyba. Kurde. Bo... Final Fight, ty! Widzisz ten film? Ja pierdzielę. Chcemy... Slowly. O, cieplutka woda. A, mówi nam za ten! Szlak w ruchu, bo mam jeden tak. Jakoś mi się noga omknęła i po prostu jak usiadłam tak z impetem do tej wanny, to po prostu ta woda blum, blum i poszła. Czemu na brudnej wodzie leży? Super, mam nadzieję, że się świetnie bawisz. Jak już się zrelaksujesz, pani Arletka ma dać ci niespodziankę. Ty gotują ją! Nie wiecie, kogo ja tu widzę. O, zmieszczę się? Radę. Ale przypadek, idzie i Dorota Wellman siedzi na murku i zeruje browara. Ja pierdzielę. Fart. Znaczy nic pod szlafrokiem. Nie nagrają tego. To jest w dupę. Co się dzieje? Tak się zabija kompleks.
Co się stało? Nie wiem, jestem w szoku. Ale pierwszy raz Kingi, nowa seria. Dla widza, do oglądania. 60 odcinków! Ja pierdziele! O mój Boże! Ale content, kopalnia! Nie, dobra, chyba na jutro zostawimy. 60 odcinków, jutro maraton. Jutro maraton. Bo jest już 21:15. Dobra, widzowie, zostawiam to. Dobra. Jutro będzie maraton. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę!